Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o aktualizacjach. Aktualizacje w Tesli są jedną z takich ciekawszych tutaj funkcji i rozwiązań w Tesli, ponieważ kupujecie samochód, tak? Normalnie kupujecie samochód i sobie wybieracie jakieś tam, nie wiem, wyposażenie, jakieś funkcje, dodatki. A tutaj kupujecie samochód i nigdy tak naprawdę nie wiecie, co tutaj wgrają nowego i co nowego będzie. Ostatnio doszła aktualizacja na przykład Easy Entry, czyli w momencie, kiedy wrzucamy na park bieg, to siedzenie się podnosi do góry, kierownica się odsuwa i ułatwia nam to wyjście. Nie wiem, ostatnio na przykład doszły też czujnik deszczu, wycieraczki się włączają, gdy zaczyna padać deszcz. I to jest właśnie niesamowite, że kupujemy samochód i nigdy nie wiemy, co nam dołożą do niego. Wczoraj wracaliśmy z Pragi, z naszego zlotu. Polecam obejrzeć nasze poprzednie filmy. Tutaj na górze znajduje się link do niego. Zobaczcie sobie. Gdy wracaliśmy z Pragi, wyskoczyła nam kolejna aktualizacja. Chciałem właśnie pokazać, jak to działa dzisiaj. My właśnie z Damaris idziemy do kina. Na aktualizację przewidywane jest maksymalnie godzina 40 minut. My teraz idziemy na film. W tym czasie samochód będzie się aktualizował, nie można wtedy go ruszać, nie można nim jeździć, nie można go otwierać. Także my idziemy do kina, włączamy aktualizację i dopiero potem zobaczymy, co nam nowego Tesla dołożyła do samochodu. Także do zobaczenia za jakieś półtorej godziny. Idziemy na film, a po powrocie nasze auto już nie będzie takie jak wcześniej, tylko będzie z jakąś dodatkową funkcją. Nie wiadomo, co to będzie, zobaczymy. Ale bardzo to lubię, bo co miesiąc mniej więcej nowe aktualizacje wychodzą i nigdy nie wiemy, czego się spodziewać. Auto pełne niespodzianek, naprawdę. Jesteśmy po filmie. Pierwsza rzecz, którą widzę już, która się zaktualizowała. Włączyłem ogrzewanie z aplikacji w samochodzie. Już widzę, że tutaj jest znaczek szyby, czyli już wiem, że dodali ogrzewanie na szybę w trakcie rozmrażania, no, nagrzewania samochodu z aplikacji. Wcześniej jak się włączało ogrzewanie w telefonie, to działały tylko nawiewy. Te główne, no na pewno nie na szybę. Tak wygląda auto po aktualizacji. Dostajemy taki komunikat i tutaj jest wszystko napisane, co się nowego dodało. Potrzebujesz załadować twoją Tesla Model S? Teraz możesz otworzyć przedni i tylni bagażnik za pomocą aplikacji w telefonie. Bardzo przydatny ze względu chociażby na to, że kiedyś zostawiłem samochód na parkingu strzeżonym i po godzinie zadzwonił do mnie pan stróż i powiedział, że w moim aucie jest otwarty bagażnik i nie umiał go zamknąć. Się okazało, że miałem wtedy jakieś torby w bagażniku i po prostu coś zablokowało. Ja kliknąłem przycisk, poszedłem i nie zauważyłem, że się bagażnik domknął. I nie mogłem z aplikacji zamknąć bagażnika i musiałem specjalnie przychodzić na parking i zamykać. Dzisiaj jakby takie coś się przydarzyło, to bym mógł zamknąć bagażnik zdalnie. Także to jest pierwsza zmiana. A więc druga zmiana to jest jednostka ciśnienia opon. Wcześniej były tylko jednostka bary, a teraz jest też PSI. Wersja dla Brytyjczyków. Trzecią zmianą jest jeszcze możliwość zadzwonienia do serwisu Tesli z poziomu telefonu. Teraz nie mam akurat podłączonego telefonu, mam rozładowany, ale jeżeli tutaj jest podłączony telefon, to gdzieś tutaj znajduje się w telefonie numer do serwisu Tesli, żeby można było go szybko wybrać. No więc widzicie, byliśmy w kinie i teraz wróciliśmy z kina i mamy nową, ulepszoną Teslę, półtorej godziny. Bez żadnego serwisu, bez niczego, bez żadnego czekania, bez żadnego upgrade'owania. Po prostu klikamy aktualizuj i mamy dodatkowe funkcje.
Także to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, a ja będę odpowiadał. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia.